Kończy się listopad, zaczyna adwent, a każda gospodyni, będąca Stella, zaczyna zastanawiać się, jakie ciasteczka w tym roku upiecze. Bez tego pięknego zwyczaju nadal nie wyobrażamy sobie świąt Bożego Narodzenia. Skąd się wzięły takie ciasteczka na Śląsku Cieszyńskim? Otóż w czasie, kiedy nasze tereny należały jeszcze do Austrii, bliżej nam było do Wiednia, stolicy wykwintnych smaków, niż do Warszawy. Sporo dziewcząt znajdowało wówczas pracę w cesarskiej stolicy i okolicach, poznając podczas służby w bogatych domach ciekawostki z wielkiego świata. Za ich pośrednictwem przywędrowały do nas przepiękne wzory haftów, nowe nurty w modzie i urodzie, ale przede wszystkim przepisy kulinarne, w tym na misterne, przepyszne ciasteczka. Pojawiły się one na Śląsku Cieszyńskim już na przełomie XVIII i XIX wieku, a ich wypiekanie stało się z biegiem lat głęboko zakorzenionym, dorocznym rytuałem. Wypieki zawsze rozpoczynano od pierniczków, które musiały się co najmniej 2 tygodnie odleżeć. Zachowała się w Muzeum Ostrońskim 1,5-wiekowa drewniana forma, w której pierniczki rosły i nabierały odpowiedniego kształtu przed wyłożeniem ich na blachę piekarniczą. Charakterystyczne dla naszego regionu są ciasteczka ze szpyrek, czyli skwarek, opruszone cukrem pudrem. Najbardziej popularne były jednak te, wyciskane przez specjalną nasadkę w maszynce do mięsa, pieczone później na złoty kolor. Wiedeńskim zwyczajem maczano je nieraz w rozpuszczonej czekoladzie. Do dziś produkuje się specjalne blaszki do formowania ciasteczek o rozmaitych kształtach. Bardziej archaiczne maszynki z nakładkami stworzonymi specjalnie do wyrobu ciastek spotykamy już tylko w naszym muzeum. Chociaż pieczenie tych maleńkich specjałów jest u nas tradycją samą w sobie, w Lipowcu znalazła ona dodatkowo nowy wymiar, bowiem panie z tamtejszego koła gospodyń wiejskich od kilku lat spotykają się w celu dwudniowego wspólnego pieczenia ciasteczek. W ten sposób budowane jest wspaniałe porozumienie, które pozwala zbierać się przy jednym stole nastolatkom i nestorkom rodów. Lipowieckie ciasteczka to wspólny wyrób matek i córek, babci i wnuczek. Jak mówią same zapytane panie, cała akcja możliwa jest dzięki wielkiemu zaangażowaniu i umiejętnościom organizacyjnym zarządu koła z panią Olgą Kisiałą na czele. Wszak wspólne pieczenie ma same zalety. Panie mogą się spotkać, spokojnie porozmawiać, wymienić przepisy, czy wręcz nauczyć się jeszcze czegoś nowego. Pierwszego dnia piecze się część ciastek oraz przygotowuje półprodukty dla tych, które trzeba składać. Ujmująca jest tutaj ciepła, zgodna atmosfera oraz podział funkcji i stanowisk pracy. Jedne panie odpowiadają za zarabianie ciast, inne pilnują piekarników, kolejne starannie wypełniają ciastem foremki. Nawet jeśli coś się komuś nie uda, nikt nie ma najmniejszych pretensji, relacjonuje przewodnicząca koła. W drugim dniu wykonuje się głównie tak zwane ciastka bezpieczenia oraz przepięknie dekoruje wszelkie specjały. Potem następuje już tylko podział plonów dwudniowej pracy i każda z pań zabiera do domu paczkę z bardzo wieloma rodzajami ciasteczek, bez bałaganu we własnej kuchni. Koło pamięta także o członkiniach, którym wiek czy stan zdrowia nie pozwala na taką pracę. Wraz z życzeniami i opłatkiem otrzymują one świeże, zrobione z sercem ciasteczka. Pierwszego dnia kuchnią dowodzi pani Kazimiera Krzysztofczyk, która wróciła do pracy w kole po długiej chorobie. Pani Kazia doskonale czuje się przed kamerą i cierpliwie pokazuje, jak przygotowywać kolejne specjały. Jej obecność wiąże się dziś z wielką radością wszystkich pań. Koleżanki z koła radzą się szefowej kuchni w każdej sprawie. Nie mniej cenny jest także wysłużony zeszyt pani Kazi, skarbnica składników i proporcji niezbędnych, aby ciasteczka się udały.
Większość z członkiń koła zabrała na wspólne pieczenie swoje prywatne zeszyty, które przeważnie były chętnie udostępniane. Najcenniejsze są zwykle receptury przechowywane na sfatygowanych karteczkach, często po babciach, ciociach, mamach czy dawnych koleżankach, pamiętające czasy, kiedy nie było jeszcze aż tylu dostępnych kolorowych czasopism, ani internetu. Wiele przepisów obowiązkowo posiada adnotację, od kogo pochodzą. Zdradzamy je tylko zaprzyjaźnionym osobom w zamian za inny ciekawy przepis. Seniorki koła gospodyń z przyjemnością wylepiają ciastem foremki na babeczki, co jest zawsze okazją do miłej pogawędki. Nie jest za to łatwe wystukiwanie ciastek z foremek. Trzeba uważać, by się całkiem nie pokruszyły. Panie robią to w rękawiczkach, ponieważ babeczki są jeszcze gorące, a na foremki czeka następna porcja gotowego już ciasta. Sortowanie i układanie plonów pracy w pudłach i na tacach to następne oddzielne stanowisko pracy. Jak panie same stwierdzają, ich babeczki są wyjątkowo smaczne, nadziewane białą masą z mlekiem w proszku oraz bakaliową z rumem. Pracochłonne są ciasteczka zwane chlebikami orzechowymi. Najpierw panie wspólnie zagniatają ciasto na kruche spody, później ubijają pianę z białek, orzechów, cukru pudru i bułki tartej. Wreszcie następuje misterne wykrawanie spodów i nakładanie na nie warstwy wierzchu z kawałkiem orzecha do dekoracji. Gdy pani Kazia wyjmuje upieczone chlebiki z pieca, prezentują się one naprawdę apetycznie. Urozmaiceniem tego gatunku słodkości jest rodzynka zamiast orzecha, wieńcząca ciastko. Do ulubionych drobnych ciasteczek cieszyńskich należą niewątpliwie ule. Zawsze w najwyższej cenie, nadal uważane za niebywały rarytas. Ule należą do ciasteczek wykonywanych na surowo i naprawdę nie każdy potrafi je sporządzić. Jak mówią nasze panie, wystarczy zrobić bombę, obtoczyć ją w cukrze pudrze, wsadzić do foremki i niezwłocznie wyjąć gotowy ul. Ale to tylko brzmi tak prosto. Naprawdę potrzeba wielkiej wprawy. Thank you.
obtaczamy ją w cukrze i próbujemy. Co z tego będzie? No, już to pani wyszło. Największym rarytasem jest tu masa, której panie robią kilka rodzajów. I tak naprawdę chyba zawsze zostanie ich słodką tajemnicą. Według koneserów krem do uli powinien być mocno alkoholowy. My podajemy prosty przepis na krem orzechowy. Ale to jest tylko szczypta możliwości gospodyń z Lipowca. Dobrą metodą zamknięcia napełnianego ula jest waflowy krążek. Z mielonych herbatników, kakao, orzechów i cukru pudru panie robią kiełbaski bakaliowe, które łączą naparem z mocnej kawy oraz rumem. Z uzyskanego ciasta formują rodzaj rolady bez pieczenia. Ciastek wychodzi na koniec? Nie wiem, ile właśnie mają tych sortów. Bardzo cenne są tutaj porady pani Kazi, jak roladę rozwałkować oraz nadziać masą kokosową. No. Brawo! Ja się nie więcej. 30 sortów. No. Ciasteczka czy jakieś właśnie? To chodzą, no różne. Aha. Także. A teraz co decydujemy, rum czy spirytus? Na końcu ciasto kroi się na plasterki. Stąd nazwa kiełbaski. Do najpopularniejszych ciasteczek należą również rogaliki waniliowe. Formowaniem zgrabnych półksiężyców chętnie zajmują się nestorki koła. Ulubionym rarytasem zarówno wśród dorosłych, jak i wśród dzieci są od zawsze rogaliki orzechowe. Następnie pani Kazia nadzoruje wyrób koniczynek, fantazyjnych ciasteczek z mielonych orzechów włoskich, jajka, cukru pudru, mąki krupczatki oraz szczypty cynamonu. Z wielką wprawą panie podejmują się formowania ciasteczek. Koniecznie należy pamiętać, aby rodzynkę, wieńczącą koniczynkę, zamoczyć w białku, aby po upieczeniu nie odpadła. Kolejną domeną pani Kazi są kokoski czeskie.
Z pasją tłumaczy młodym członkiniom koła, że prażony z masłem kokos nie może się przypalić. Dodajemy pianem z cukru i białek, żółtko oraz garść bułki tartej. Formujemy zgrabne kokoski, odpowiednio gęste, aby w piecu nie zamieniły się w placki. Nowomodnymi ciastkami bezpieczenia są czarodziejskie szyszki. Niezawodna pani Kazia tłumaczy, jak rozpuścić krówki z masłem i kakao, a na końcu wymieszać z preparowanym ryżem. Z gorącej masy formujemy szyszki, nie bacząc na to, że jest gorąca. Możemy pomóc sobie łyżką. Liczy się szybkość i każda para rąk do pracy. Niektórzy nie wyobrażają sobie świąt bez tradycyjnych ciasteczek z dziurką, które pracowicie wycinają z ciasta młodsze członkini koła. Bardzo ważna jest tu marmolada. Musi być odpowiednio gęsta, tradycyjnie i najsmaczniej z czarnych porzeczek ucieranych na surowo. Wyjątkowo zaangażowane przy wypieku wspólnych ciasteczek są najmłodsze, 7-letnie członkinie koła gospodyń z Lipowca, które z upodobaniem formują kulki Raffaello. Białe kulki z masła, mleka w proszku i cukru obtacza się w kokosie, a do środka wkłada się migdał. Dziewczynki pracują wyjątkowo starannie. Bardzo smaczna, ale trudna do pokrojenia jest kostka orzechowa. Przepyszny blok z lukrem z żółtek. Na pokrojonych kawałkach formuje się widelcem oczka, jak w kostce do gry. Służbowy zestaw foremek pozwala Klaudii, nastoletniej członkini koła, na mozolne wykrawanie coraz bardziej ambitnych kształtów. W drugim dniu wspólnej pracy pań jest coraz więcej i zaczyna brakować blaszek do pieczenia. Fantazyjnych, kruchych ciasteczek przybywa, więc będzie co dekorować. Wśród cieszyńskich drobnych ciasteczek nie może zabraknąć także orzeszków. Mozolnie wylepianych w foremkach oraz wystukiwanych z nich zaraz po upieczeniu. Aby jednak orzeszek osiągnął swój niebiański smak,
trzeba napełnić go masą orzechową. A w tym wybitnie specjalizują się nasze 7-letnie członkinie koła. Zdradziły nam nawet, że wcale je nie korci, aby polizać masem czy polewem. Całkowite profesjonalistki. Wykorzystujemy wszystko, co tylko się da, żeby tam być jaskrawie troszkę inne. Super, naprawdę. Będą w piątek na tym konkursie. Aha. Także zapraszam. Dobiega końca drugi dzień akcji. Przychodzi czas na kolejne ciasteczka bezpieczenia. Ponieważ uroku każdej porcji świątecznych specjałów w Lipowcu dodają kolorowe jabłuszka i inne precjoza robione na bazie suchych budyniów i galaretek. Jest czym nacieszyć oko i należy koniecznie pamiętać, aby urocze jabłuszka otrzymały szpatułki z aromatycznych goździków. Kolejną nowością bezpieczenia wykonywaną w Lipowcu są artystyczne, migdałowe grzybki. Panie lepią je procnie z mielonych migdałów, cukru pudru, białka i kakao. Bardziej tradycyjnymi ciastkami są kakaowe półksiężyce. Ciasto na nie wymaga starannego wyrobienia oraz delikatnego połączenia z pianą z ubitych białek. Są one zwieńczone przepysznym lukrem, pieczone w całości na blachach i wykrawane kieliszkiem. Jednak chyba żadne ciastko nie robi tak zjawiskowego wrażenia jak ule kokosowe. Robimy je z mielonych wiórków kokosowych, cukru pudru i białka. Wprawionym dwudniową pracą paniom ule idą coraz lepiej. Sprytnym sposobem jest też wylepianie uli przez folię, aby nie przywierały do foremki. Białe ule zatykane są dmuchanym ryżem, co bardzo ładnie się prezentuje. Nie może też zabraknąć popularnych wafli. Bardzo modny ostatnio jest trzykolorowy andrut z galaretką na sucho. Kostka margaryny, 200 ml śmietany i 5 łyżek cukru.
Warto spróbować także wykwintnych wafli z masą białą oraz masą bakaliową. Jak stwierdziła przewodnicząca koła, pani Olga Kisiała, podczas pieczenia ciasteczek nic nie może się zmarnować i wszystkie składniki wykorzystywane są do końca. A wszelkie resztki ciasteczek, wafli czy bakali są starannie gromadzone. Do nich właśnie dodaje się masło, cukier puder, spirytus i powstają fantastyczne bomby. Ich wykonanie jest swoistym rytuałem, a ciasto wyrabia sama szefowa koła. Później pozostałe panie obtaczają ogromną ilość kuleczek w mielonych orzechach oraz kokosie. Emocje powoli opadają. Kończy się kolejna edycja bardzo udanych 2 dni wypieków. Teraz następuje już tylko lukrowanie, posypywanie i sortowanie wspaniałych efektów pracy. Dawniej możliwości zdobienia bywały skromniejsze. Gospodynie samodzielnie wykonywały polewy, barwiąc je sokiem z buraków, marchewki, a nawet szpinaku. Dziś można skorzystać z wielu gotowych produktów. Ale i tak najbardziej liczy się pomysł i staranność wykonania. Obecnie sama nazwa Koło Gospodyń Wiejskich kojarzy się z najwyższą jakością oferowanych produktów. Można je zaprezentować na przykład podczas regionalnego konkursu wyrobów regionalnych na święta Bożego Narodzenia.